Wybierz kierunek lubelski. Sędzia Kamil Szczołko rozpoczął pierwszą część spotkania. Bardzo bolesne. Czy my też pamiętamy? Brawka na przyszłość. Pamiętam tą datę. I skoczył długo na twoje ręce. Brawo. Grzesiu. Jedenasta minuta spotkania. Bramkę dla drużyny Chełmianki zdobywa Paweł Myśliwiecki. Chełmianka Tomasowia 1-0. Pewnym wykonawcą rzutu karnego Łukasz Mazurek, Chełmianka Tomasowia 2-0. Piąta minuta spotkania, trzecia bramka dla Chełmianki, zdobywcą gola Patryk Czułowski. Pico. Rafał. Rafko. W 60 minucie spotkania mamy bramkę dla drużyny gości, zdobywcą z numerem 15 Rafał Kycko, który opuścił boisko, a w jego miejsce z numerem 3 Adrian Żurawski. Akcja gospodarzy i kończy ją Paweł Myśliwiecki, Chełmianka Tomasowia 4-1.
Koniec.